padomek. Ja zmykam na Aurorę. Cześć, siemano, witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Subnautica. To jest wschód słońca czy zachód, bo to jakby nie ogarniam za bardzo. Słuchajcie, kwestia jest tego typu. Teraz, coś na mnie siedzi? Nie, żadna muszka. Myślę, że ciśniemy do Aurory, tam zrobimy coś z tym rdzeniem, mam spawarkę, ponaprawiamy inne bajery, a potem ja poza materiałem nazbieram wystarczająco dużo materiałów na to, by zbudować łódź podwodną, tą wielką. Ja już nie wiem w sumie jak ona ma specyficzną swoją nazwę, ale w konstruktorze, to jest zachód słońca, czyli że będzie noc, jak będziemy na Aurorze, będzie ciekawiej, bo jakby ogień będzie nam wszystko oświetlał. Słuchajcie, no i nazbieram ten materiał, zrobimy sobie tę łódź podwodną i tak myślę, że jak nie będziemy mieli za bardzo co do roboty potem, czyli w sensie, no oprócz zwiedzania i rozbudowy mojej bazy nie będzie za dużo do roboty, to sobie przerwiemy serię. Nie zakończymy, tylko przerwiemy, bo z tego co ja wiem, z tego co jest oficjalnie podane w internetach, to twórcy pracują nad jakimś zakończeniem tej gry, wiecie, czyli że będziemy mogli naprawić tą Aurorę i sobie chyba odlecieć i wrócić do domu, więc wszelakie aktualizacje wyjdą na pewno i potem, jeśli takie coś się pojawi... Czekajcie, którędy my to wchodziliśmy? Czemu tym tak trzepie? Tutaj wchodziliśmy, nie? To potem sobie serię dokończymy. Cyk. Dzięki. I wyjście. Mam tu jedyneczkę. Mam. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Bum, headshot. Rozetnij, aby dostać się do zawartości. No, zawsze próbowałem rozcinać to, ale jestem chyba zbyt mało inteligentny, żeby to tak jakby rozciąć. Chyba że to ma swoją wytrzymałość, ja po prostu muszę w to klepać. Ale raczej mi się nie wydaje. Nie, nie pójdziesz we mnie. Dobra, nie idziemy tam to naprawiać spawarką czy czymś. Przypiszemy sobie w ogóle spawarkę do... Dawaj, spawarkę do trzeciego miejsca? Tak, bo tu raczej nic nie będziemy budować. Tylko tutaj będziemy się bawić. No i serię sobie przerwiemy, tak? Bo no chyba, że wymyślicie mi w komentarzach jakieś fajne rzeczy, które można robić, które chcecie, żeby... Chcecie zobaczyć. Au! Ty kurde! Chcecie zobaczyć? No to piszcie w komentarzach, to może nagram coś więcej. Ale tak jeśli chodzi o... tędy. Dobra. Biegnij, 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 biegnij. Ups, nie, nie chcę oberwać. Nie chcę oberwać. Chcę wejść do wewnątrz. Tam do wewnątrz. A w sumie, o może tak. O, ale dużo to światełko nie daje. Mogę coś dotknąć? Myśmy szli w lewo, co nie? A co jest w prawo? Tak z czystej ciekawości. W prawo można jakoś przejść gdzieś? Raczej nie wydaje się mi. Tutaj też nie. Nie chcesz tracić życia na tych płomieniach. A raczej nie zauważyłem, żebyśmy w ogóle cokolwiek tracili. Więc dobra, do wewnątrz. Przerwiemy sobie serię i najprawdopodobniej przerzucimy się na Stranded Deep. A jak tutaj twórcy coś dołożą... Co prawda i tak gra już jest bardzo, bardzo rozbudowana i mi się to mega podoba. Ale co prawda, jeśli coś dołożą od siebie jeszcze dodatkowo, no to... Kurcie, wrócimy sobie. Tak, i jesteśmy w tym cudownym miejscu, którego osobiście nie lubię. Jak mogłem dostać? Wy kurcie. A tu są te wredne pałąki. Heheczki. Umieraj. No umieraj, powiedziałem. Dziękuję. Dawaj kolejne. Wy też umierajcie.
To ja muszę tam zejść i was tak zaatakować. A, dobra, jak jakiegoś zobaczę, to nic, tylko będę strzelał, a potem... No, chodź, 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 chodź. Dobra, my z pawarką, bo tu widzę, że jest sporo tych dziur. Zróbmy to. Ciekaw jestem, co się wydarzy, jeśli wszystko to zrobię. Ktoś mi pisał, że promieniowanie zniknie, ale pozostałe wycieki 5. Dobra, pozostałe 4. Czyli coś jest, odliczanie do czegoś. 3. Tutaj jakby już nie ma. Tu jest ok, czyli jeszcze 2. Spawaj to. To tak dobrze. Ok. Jeszcze 2. Widzę 1 i widzę 2. Dobra. Tylko nabierzemy trochę tlenu. Tu. Jest. Ok. No i ciekawe, co z tymi wyciekami. Co będzie się działo dalej? Jeszcze 1. Niemożliwe, że to się wynurzy. Dobra, jest. Wszystkie wycieki zostały naprawione. Szacowany czas do pełnego oczyszczenia 3 dni. A tutaj? Kurde, ja się tu zgubię. Ale nie, jesteśmy pod Aurorą. Okej. Czyli tędy też można sobie wejść. Bardzo fajnie to wiedzieć. Tylko pytanie, gdzie teraz wypłynę. Tu jakieś robaki mi wyskoczą jeszcze i będzie dopiero bajka. Ale 3 dni, ciekawe, 3 dni to ja będę zbierał elementy na ten, na mój statek i na pewno włączę nagrywanie, jak się będzie coś typowego dziać, ale to chyba jest tylko i wyłącznie kwestia oczyszczenia całego terenu z radioaktywnej opcji, tak mi się wydaje. Tu nic nie ma. Wow! Jeju, jak ja się wystraszyłem. Muszę spadać. I to radzę robić szybko. Odejdź! Dobra. Twoja postać zginęła, utraciła część ekwipunku i co z tego? Naprawiłem radioaktywny element statku. Więc bardzo fajnie. Czyli jak ktoś mi mówił, że faktycznie naprawię, no to naprawiłem. O to chodziło. Ej, co to jest za grzybson? Czy my wcześniej to widzieliśmy, czy nie bardzo? Nie wiem. Chyba klejnotka mi jest potrzebna. Bo to wiem na pewno. Będę coś wytwarzał z niej, tylko już nie pamiętam. Kurczę, co? Ha, chip jakiś. Tak, bo mieliśmy chip robić. Proszę bardzo. A mi się zapomniało. Ale zrobię. No i ogólnie jest kwestia tego, że coś się porobiło, że zapis nie zadziałał tak, jak miał zadziałać. I nie mam lichtu, który pozbierałem. Czujcie? Chamstwo w kraju. Tutaj coś z tego, chip. Ruda srebra, dawaj mi rudę srebra. God damn it, geniuszu, ruda srebra. Tylko mi też nie próbujcie wmówić, że nie mam rudy srebra, bo będę zły. Będę, kurczę, ale krz. Złoto, ruda srebra, dziękuję. Jedna żywa. Dawaj, elektronika. Chip komputerowy, ja go mogę chyba wcisnąć. Podniesiono chip, dziękuję. Pokaż. A nie tu, tylko tu faktycznie. Nie mogę tego tu przypisać. Napiszcie mi w komentarzach, co ja mogę przypisać tutaj. Hełm przeciwpromienny. Ale to chyba coś z ekwipunku, czekajcie, tutaj. Osobiste, o. Oddycharka zmniejsza zapotrzebowanie na tlen na dużych głębokościach. O, zestaw elektryczny i silikon. To zróbmy zestaw elektryczny. Ruda srebra 2 razy. A silikon to będę miał.
silikon z kwarcu, a kwarc na pewno mam. To jest bardziej niż pewne. Czyli dwie rudy srebra, idziemy to wydobyć. Wiecie, gdzie został mój Simot? Simot został na Aurorze, to mi się troszkę nie podoba. Ale to nic. Dobra, silikon. Niech się wytworzy. A my dwa razy ruda srebra. A mogę coś jeszcze zjeść, tak a propos? Dojrzałe. Ale dojrzałe? Dojrzałe smażona płaszczka. Ale że co? Bo nie czaję. Bo to już jest tak jakby przestarzałe ciut, tak? Ale dobra, to tyle mogę zjeść. Okej, okay, robimy zapis. I robimy wypad. Wiponek zabezpieczony. Simot w sumie sobie tam może być. Mnie bardziej teraz ciekawią piaskowce i typowo ruda srebra dwa razy i zrobimy sobie tą oddycharkę całą. I zobaczymy, co z tym zapotrzebowaniem na tlen. O, grafisfera. Za dużo to nie przyciągła. Zresztą zabierzemy ją i pokażę wam, jak działa, żeby... No ci, co nie widzieli, co nie? Ale najpierw srebro. I to w dodatek 2. A ja bym to chciał wymienić za złoto, mógłbym? Srebro, a złoto. Ważniejsza rzecz. Lepsza. Kurde, stalker, jeszcze tytuł. Chyba, że gdzieś tu jest złom i... Zostawiłeś swój ząbek tu gdzieś. Bo on tak czasem robi. Ale nie, nie zostawił. Chodź tu. Tu masz kawałek złomu. Tu. Nie mnie, tylko złom. Opuściłeś tego zęba. Denerwujesz mnie. Mordo ty moja. Warning, 30 seconds of oxygen. Oxygen. Ja chcę zęba twojego zdobyć, a nie mogę. Mnie denerwujesz. Najlepsze było, że chciałem zdobyć tego zęba i go szukałem, nie? I na odcinkach jest tak, że one się zawsze pojawiają, te stalkery. A jak go chciałem poza odcinkiem znaleźć, to się naszukałem z dobre 10 minut. No to to są. Spierniczaj. Pozdrowienia od mamy. Piaskowiec. To nie jest piaskowiec. To jest wapień, ale tytan też się przydaje. Muszę zdobyć... Oj, dużo tego tytanu, żeby wybudować... Wybudować... łódkę. To, czy to jest piaskowiec? Też jest wapień. Jezu... Ale mnie denerwujecie. Muszę cię ubić. Także trzymaj się. Cześć. Ile to tak? 8, 9, 10. No tak z 10 ciosów potrzebuję. Słuchajcie, bo tu coś słyszałem wrednego. Te głupie potworki. Trzymaj się. Szukamy tego piaskowca. Część karabinu unieruchamiającego. Mam ten karabin. Piaskowiec. Sól. Jest i piaskowiec. Powiedzcie, że to jest srebro. Dzięki. Dobra, mamy jedno srebro i jeszcze jedno. I całą tą oddycharkę zrobimy, zobaczymy do czego ona jakby służy. 40, 60, 80, 100 pierdykło wszystko. Dobra. Jeszcze jeden piaskowiec. Tak się lepiej patrzy. Tam się coś kopie. Co to się tam dzieje? A, to ten robal inny. Taki bardziej wredny. Nie chcę go spotkać. Ja chcę znaleźć jeszcze piaskowca. Chyba tu jest. Jak dobrze... Nie. Tak? Jak brak miejsca w ekwipunku? Już jest. Teraz pytanie. Jest tu? Mam. Mam srebro. Dobra, ale wiecie co? Zanim sobie wrócimy do domu, a dom mamy tam. Kurde, wredne gówno. Ja tego nie cierpię.
płyniemy do domu, bo nie będę drugi raz szukał rudy srebra. Także wolę mieć dwie, a nie mieć więcej, ale mieć te dwie pewne. A nie, że to zaraz stracę. Jakbym teraz to zgubił, to by nie było fajne. Płynie coś za mną? Nie, i bardzo dobrze. I tak powinno być. Notorycznie, że mnie nic nie denerwuje. Przepłyniemy sobie tędy? Tak, dla beki. O. Dziękuję za informację. Ups. Wbijam się obiadem. Okej. Tak. Nie to. Oddycharkę. Zestaw elektryczny. Aha, zestaw elektryczny najpierw, czyli to. I teraz cała ta oddycharka. Pokażcie, czy tą oddycharkę mogę. Na pewno muszę móc. Ej! Czyli, że tak? Bo nie czaję. Aha! No ale teraz już nie potrzebuję hełmu przeciwpromiennego, ale co mogę wpakować tutaj w takim razie do tych całych chipów głupich? Generator prądu wodnego, skuter podwodny, narzędzia, pęcherz pławny? Do nurkowania w jaskiniach, flara budowniczy, linka prowadząca, kawałek pnącza wodorostów, nóż, spawarka, zasoby, elektronika, zaawansowany, złoto, dwa razy mam złoto. A zaawansowany jest potrzebny chyba do naszej łodzi. Pokaż to. Zaawansowany zestaw elektryczny. Tak. Tu dajcie dwa razy złoto. Wytworzymy sobie go. Już będziemy coś mieli do łodzi. Dziękuję. Wpakujemy to tu. Tak jak mówiłem, cały lid zniknął. Nie wiem dlaczego, ale zniknął. Piernik jeden wie dlaczego. Ważne, że mamy kolejny element. To mam w tym. Olej maszynowy się wytworzy, szkło emaliowane się wytworzy i sztabkę plastali też się wytworzy, ale na to będzie trzeba naprawdę troszeczkę czasu poświęcić. Dlatego to zrobię poza materiałami i później sobie zbudujemy cyklopa. Sterowalna łódź podwodna. On jest taki bardzo, bardzo, bardzo duży. A potem będziemy czekać na aktualizację gry. A teraz, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się gorąco.